Team Meble. Największy wybór mebli w atrakcyjnych cenach. Zapraszamy do naszych salonów w Przedwojowie 95 oraz w Bolkowie przy ulicy Świerkowej 2. Środa, 16 grudnia, Krzysztof Balicki. Witam Państwa i zapraszam na program informacyjny Flash, w którym o pożarze w centrum Lubawki, nie będziemy nic mówić na ten temat, wypadku w Pisarzowicach oraz o wypadku na ulicy Towarowej. Tył samochodu najechał samochód osobowy. Pożar w centrum Lubawki. Późnym wieczorem w poniedziałek 14 grudnia przy Aleja Wojska Polskiego spaliło się mieszkanie. Przyczyną było zaprószenie ognia. O pożarze służby ratunkowe zawiadomił młody mężczyzna. Nikogo nie było, zobaczyłem ogień, zadzwoniłem po straż. Najpierw na kamienną, na Lubawkę, później na Kamienną. W kamienicy na pierwszym piętrze palił się lokal, w którym mieszkało trzech mężczyzn. W dniu, w którym zaprószyli ogień, grozili pozostałym lokatorom, że podpalą budynek. Nie było mi w domu po prostu, nie? Ja to chyba przypatrzyłem, jak pod blok podeszłam, to zobaczyłem, że się pali, bo nie było nas w domu. Mąż był w domu, tylko mnie nie było, nie? Też nie wiedziałam. Ale tutaj przed tym była animacja i odgrażali się, że tu z nami podpalą w końcu. No i wziął i szkole się podpalił. Na miejsce akcji zadysponowane zostały wozy bojowe z Lubawki, Kamiennej Góry oraz Chełmska Śląskiego. W chwili przybycia na teren działania pierwszej jednostki pożar był widoczny z ulicy. Przez kilkanaście minut strażacy walczyli z żywiołem. Niezbędna była również pomoc medyczna, ponieważ dwie osoby źle się czuły. Starsza kobieta przywieziona została do powiatowego centrum zdrowia. Mężczyzna po udzieleniu pomocy przez medyków wrócił do domu. W mieszkaniu, w którym wybuchł pożar, od kilku lat odbywały się libacje alkoholowe. Podczas jednej z imprez kilka lat temu jeden z braci zabił ojca. Odsiaduje on w chwili obecnej wyrok w zakładzie karnym. Jednak tragedia, do której doszło przed kilkoma laty, nie nauczyła pozostałych kompanów od kieliszka niczego. Tutaj był nadużywany alkohol? Tak, był cały czas nadużywany alkohol. Pili, wariowali i więcej nic nie robili. Mieszkańcy kamienicy i ich sąsiedzi boją się mówić o tej rodzinie. Znali Państwo tych ludzi, którzy mieszkali w tym budynku? Nie będziemy nic mówić na ten temat. Nie. Ci, którzy zgodzili się wystąpić przed naszą kamerą w obawie o własne życie i zdrowie swoich bliskich, nie chcą pokazywać twarzy. Jednak głośno mówią o tym, co przez wiele lat działo się w tym domu. Dzwoni do mnie siostra, mówi, że nasz się blok pali. No to wie pan, z ulicy Kamiennogórskiej, z początku Lubawki, tam gdzie teraz budują Biedronkę. Jak najszybciej biegłem. To już jest drugi raz w ciągu, ja wiem, 3-4 lat. Żyję na bombie, moi rodzice więcej, moja babcia, którą zawieźli do szpitala też. Także to jest cały czas życie na bombie. Jedno mi mieszkanko dać, jakąś pipidówkę, bo to już któryś raz z kolei jest. To nie jest pierwszy raz. To już drugi raz tak się stało. Władze Lubawki w tej sytuacji są bezradne. Burmistrz Tomasz Kulon zastanawia się, co zrobić z uciążliwymi lokatorami. To też nie jest taka prosta sprawa, żeby wykwaterować, bo jeśli płacą, upominają się, to ludzi nie można przestawić, ale na pewno do tego, jeśli będzie taka możliwość, będę dążył, bo nie chciałbym, żeby to było do 3 razy sztukę. Prawdopodobnie melina, jeśli się łóżko paliło, nic więcej tutaj nie można powiedzieć. Nie? Do groźnego wypadku doszło w poniedziałkowe popołudnie na drodze krajowej nr 367 na wysokości miejscowości Pisarzowice. 19-letnia kobieta jadąca samochodem Ford Escort straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w auto marki Deunexia. W chwili, kiedy doszło do zdarzenia, warunki na drodze były fatalne. Warunki na drodze są śliskie i warunki są niezbyt przyjemne na jazdę. Na miejsce zostały zadysponowane jednostki PSP oraz ochotnicy z Pisarzowic. Ratownicy zabezpieczyli miejsce kolizji i pomogli wydostać się poszkodowanym z wraków aut. Rozsypaliśmy sorbent, zabezpieczyliśmy płyny, rozłączyliśmy akumulatory. Kierowcy pojazdów przewiezieni zostali przez pogotowie ratunkowe do szpitala powiatowego w Kamiennej Górze. Ruch na drodze przez kilkanaście minut odbywał się wahadłowo. Do zdarzenia drogowego doszło również 15 grudnia po godzinie 23 na ulicy Towarowej w Kamiennej Górze.
Na oblodzonej drodze zderzyły się dwa pojazdy. Wtorkowy wieczór okazał się feralny dla kierowcy Renault Megane, który uderzył w autobus. Prawdopodobnie autobus Autosan stał na drodze, na światłach awaryjnych i w tył samochodu najechał samochód osobowy Renault Megane. Kierowca auta Megane z obrażeniami został przewieziony do powiatowego centrum zdrowia w Kamiennej Górze. Coś poważnego stało się temu kierowcy? Miał uraz głowy, uderzył, jak widać szyba jest zbita w samochodzie, czyli głową uderzył o przednią szybę, rozbił szybę, miał uraz głowy, jakieś krwawienie lekkie. Założyliśmy kołnierz stabilizujący kręgosłup i opatrunek na głowę. W dzisiejszym wydaniu programu informacyjnego Flash to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na piątek.